Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jako że zbliża się powolutku już nowe DLC, już praktycznie jest potwierdzone, że to DLC będzie 26 lipca praktycznie. Także w zasadzie można by powiedzieć, że jest to taki trochę film, który wam powiem, jak po prostu zarobić na to DLC. To prawda, aktualizacja na ten moment nie prezentuje się, że w zasadzie będzie tam cokolwiek ciekawego do roboty, ale kto wie, może się jeszcze zaskoczymy. Bo mówię, lista, których niby wyciekło, no to jest dosyć malutka, dosyć. No mówię, niewiele po prostu rzeczy się wydaje, że będzie. Okej, no ale przejdźmy sobie w każdym razie do tego, jak to zrobić, jak zarobić na to wszystko. Pierwszą podstawową sprawą, jakie tutaj są. W zasadzie zarabia się tutaj głównie hajs na napadach. Generalnie, żeby zarobić hajs na napadach, są tylko w zasadzie dwa najbardziej opłacalne, czyli salon gier trzeba kupić, czyli w zasadzie napady na kasyno. Tamtych u góry nawet nie uwzględniamy. Wybieramy sobie jakikolwiek z tych salonów, które tutaj jest. Ja akurat preferuję ten. Chyba teraz kosztuje 1 300 000 albo 400, bo są teraz, jak widzicie, obniżki. Nawet nie, nawet mniej będzie kosztował, bo jeżeli ten kosztuje tyle, no to nawet może mniej kosztować niż ten, może nawet 1 000 000 kosztuje. Nie wiem, nie mam pojęcia, jaka jest tego jego aktualna cena, ale chyba bez obniżki on chyba kosztował 1 600 000. To jest w każdym razie najlepszy salon do kupienia. Przynajmniej mówię, no moim zdaniem i w zasadzie dojazdowo, no bo nie wiem, czemu w sumie on jest taki najtańszy, bo dosłownie salon jest tutaj. Jak widzicie, no wyjeżdżacie, jedziecie, już jesteście. No, nie wiem, czemu on akurat jest sobie najtańszy w mieście, ale niech będzie. Generalnie w napadach na kasyno preferowany łupem jest oczywiście tutaj, jak widzicie, dzieła sztuki. Dzieła sztuki są o tyle spoko, że bardzo szybko się je robi. I ja preferuję, żebyście właśnie grali to na takim rozstawieniu, że już ogarniacie po prostu temacik. I za cały napad jest na poziomie z czachą prawie że 2 miliony 600 do podziału, plus jeszcze minus dla botów, w tym wypadku minus 20%. I to jest w zasadzie najważniejsze, jeżeli chodzi o napady na kasyno. Jeżeli jeszcze ktoś tutaj nie ogarnia tematu, tutaj może kupić sobie panel. I dzięki temu panelowi wtedy jak podejdzie sobie tutaj, może wtedy sobie ćwiczyć hakowanie. Jak widzicie, tu mamy normalnie odciski. Też jeszcze jest Sky Operico, jeżeli macie zrobione tam też ten taki panel od odcisków, to wtedy też możecie w tym samym miejscu po prostu też ćwiczyć odciski Sky Operico. To jest właściwie najważniejsza rzecz. Napady na kasyno. Dobra, ja teraz przejdę, pokażę wam drugi po prostu napad, który najbardziej się opłaca. I można powiedzieć, że płynnie przechodzimy do drugiego napadu, czyli kasatka. Napady na Sky Operico. Generalnie gdzie się takie rzeczy kupuje? A, bo też jest ważna rzecz, której nie wspomniałem. Napady na kasyno są we dwóch, a Sky Operico jest solo. Więc tak. Kosatkę kupujemy tutaj, ona kosztuje 2 miliony 200 generalnie. I jak widzicie, tutaj mam na przykład na celu obligacje. Obligacje, jak widzicie, są warte tyle, plus dodatkowy łup, czyli pewno oznaczone jest, nie wiem, chyba dwa razy złoto, czy coś tam mam oznaczone. Nie, dwa razy akurat kokę. No to mam oznaczone w sposób taki, że to jest wszystko razem do zebrania. Plus jeszcze dzienny, nazwijmy dzienny utarg, jest wzięty z hajs sejfu. I tak, jeżeli chodzi o Cayo Perico, jako że to jest napad celowy, też tutaj nam boty nie zabierają dużo, bo tylko i wyłącznie 12% nam zabierają. Także tutaj zarabia się dużo. Jeden, jak i drugi napad kończymy naprawdę bardzo szybko. Jeżeli ogarniamy sprawę, wyrobimy się nawet w mniej niż godzinę. Co jest bardzo ważne, właśnie mówię, w mniej niż godzinę się wyrobimy. A nawet jeżeli chodzi o Cayo Perico, nawet są tacy goście, co potrafią zrobić cały napad, nie? Od początku do końca, nawet chyba w 15 minut jest rekord. Generalnie jest, mówię, jest to bardzo, bardzo, bardzo szybko. A mówię, każdy z tych napadów jest naprawdę prosty, łatwy. Tylko, no, trzeba troszeczkę wiedzieć, co się robi, i w zasadzie będzie szybko. Mniej więcej ja bym i tak na DLC, żeby wam powiedzieć, jeżeli chodzi o zarobienie kwoty, bo to też nie jest tak, że musicie zaraz zbierać, nie wiem, 50 milionów czy coś w tym stylu. Moim skromnym zdaniem, myślę, że średnio takie 20 milionów to kupicie wtedy wszystko. Ale mówię, zależy, co po prostu będzie dodane w DLC, bo jeżeli będzie tylko nowy budynek, no to do 5 milionów bym sobie odłożył na niego i w zasadzie to byłoby tyle. Dobra, w zasadzie, no, mógłbym jeszcze powiedzieć wam o jednej sztuczce. Jeżeli nie macie ani kasyna, ani Cayo Perico, wtedy wchodzicie sobie w telefon, wchodzicie sobie w napady i tu macie do wyboru napad na kasyno, napad na Cayo Perico. I sobie wtedy czekacie, aż jakiś random, do jakiegoś randoma was dobije. To w zasadzie jest jakby tyle, no bo jeżeli chodzi o napady z mieszkania i na koniec świata, one są bardzo trudne. No i napady z mieszkania gra 4 osoby, czyli napad po prostu, trzeba grać w 4 osoby, czyli no dosyć długo by się czekało, a i tak nie płacą dużo. A jeżeli chodzi o koniec świata, zwyczajnie te napady są bardzo trudne i no to jest największy problem. Ja mówię, jeżeli chodzi o kasyno, Cayo Perico, są na tyle proste i na tyle dużo płacą, że to jest oko sprawa. No i
w zasadzie jeżeli jeszcze, nazwijmy, i tak będą was wywalać, to jest jeszcze jedna sprawa, możecie tutaj wejść na misję od kontaktu. Tutaj macie coś takiego jak napad na warsztat, to są wtedy takie napady z warsztatu. Jeżeli komukolwiek pomagacie, dostajecie wtedy zawsze 50 tysięcy. Nie wiem, czy to się przyda komuś, w sensie, żeby wchodzić na napad na warsztat, ale raczej tam się ludzi nie wywala. Z jednego prostego powodu, bo w zasadzie im więcej osób, tym zazwyczaj więcej tam się zarabia, albo tyle samo. Nic się nie traci kompletnie, więc to też trzeba powiedzieć. No i dobra. I w zasadzie, jeżeli chodzi o to, jak zarobić na DLC nowe, no to będzie tyle. Zobaczymy, co będzie w tym letnim DLC, jak bardzo się to będzie opłacało. Mówię, czy w ogóle się to będzie opłacało, bo to też jest inne pytanie. Czy naprawdę to wszystko, co tam będzie dodane, w ogóle, mówię, jakkolwiek się przyda... Przyda się cokolwiek nam tam. Co prawda wiadomo, będą takie malutkie zmiany się zapowiadają, ale no będą bardzo fajne, ale to wtedy się zobaczy, jak oczywiście to wszystko wyjdzie. Także, no cóż, w zasadzie mógłbym powiedzieć, że to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.